Cześć, witam w pierwszej lekcji nowego działu, tego w którym skupimy się już na takim projekcie praktycznym. Mamy tu trochę pozostałości po tym, co sobie robiliśmy, więc posprzątamy. Część zostanie, część wydzielimy sobie do komponentów. Zrobimy to, co powinniśmy po prostu zrobić z tą aplikacją na tym etapie. No i też na tym poziomie oczywiście zaawansowania. Ale po kolei. Mamy tutaj counter, z którego nie będziemy korzystać, natomiast ta struktura, components, counter, te pliki, możemy sobie zmienić tylko nazwy i wykorzystamy to. Ja to specjalnie robię w taki sposób, bo no w praktyce też nie ma sensu tego przepisywać za każdym razem, albo ręcznie tworzyć folderu i tutaj powiedzmy nowy komponent i w nim bym musiał teraz pliki po kolei tak samo new file. Wiesz o co chodzi, to jest takie to niepotrzebne powtarzanie. Ja mogę sobie skopiować tego countera, no oczywiście jeżeli to nie jest jakiś super strasznie złożony komponent, bo gdyby był, no to miałbym trochę potem do usuwania i zmieniania, ale mogę sobie zrobić na przykład z niego komponent nawigacji, mogę sobie też to skopiować ten napis, czyli Ctrl-A, Ctrl-C. Po kolei napisać to, usunąć, no bo tutaj te style się zmienią oczywiście. Enter sprawia, że mi się to zaznacza. Eksportuję nawigację. To też musi być to oczywiście funkcja o nazwie nawigacja, to musi być spójne. Usuwam to, co faktycznie mi nie jest potrzebne w nawigacji. Właściwie to nie będę parametrów chyba żadnych przyjmował do nawigacji. Przynajmniej nic mi nie przyjdzie do głowy na ten moment. No a zwracać będę oczywiście element nav. Czyli zastąpimy sobie to w tym miejscu. Ja to temu wydzielam, bo będziemy robić z tej nawigacji potem wyszukiwarkę. Będziemy mogli tam sobie wpisać w inputcie coś, kliknąć search i będzie nam szukało naszego, no, kogo to za chwileczkę zobaczysz. Jaki to będzie projekt zaliczeniowy. Czy tam zaliczeniowy, przyzwyczajenie ze szkoły. Ogólnie projekt do zrobienia w tym kursie. Dobrze, nasz counter też się musi zmienić. Ja bym tutaj chciał coś wyświetlić, ale no, nim pokażę i będę mówił, co chcę wyświetlić, no to wypada przejść do przeglądarki. OK, ten projekt, który będziemy realizować, to jest Superhero API, czy tam API, zwał jak zwał. Superhero, no bo faktycznie będziemy wyszukiwać superbohaterów. Ja od razu się przyznam bez bicia, że nie znam się za bardzo na tych wszystkich postaciach. Oczywiście takie najbardziej kultowe, jak jakiś Spider-Man, Superman i tak dalej znam, ale wiem, że wśród moich słuchaczy jest całkiem sporo fanów, więc stwierdziłem, że to może być fajne. I też coś innego, bo aplikację pogodową już robiliśmy na poprzednim kursie i już od razu w tym momencie wtrącę, że warto, super by było, gdyby ten projekt poprzedni został przerobiony na Reacta. Tak na dobrą sprawę, jeżeli będziesz się zastanawiać, jakie projekty robić po tym kursie, po tym projekcie, który zrobimy razem, żeby no, sprawdzić się samemu tak naprawdę, czy się to rozumie, bo robienie oczywiście tego ze mną, no to jest całkiem inna para kaloszy, to według mnie najlepszym sposobem byłoby przerobienie tych twoich starych projektów, które były zrobione razem. I mówię tutaj i o tym projekcie, który był na podstawowym HTML-u i na tym średnio zaawansowanym i projekt z podstawowego HTML-a, to do lista, bardzo popularne zadanie rekrutacyjne też z Reacta. No i tak samo aplikacja pogodowa itd. itp. To wszystko, co robiliśmy dotychczas, te wszystkie projekty, to można jeszcze więcej z nich wycisnąć, jeszcze więcej praktyk tam włożyć i dlaczego akurat one, czemu nie coś innego, bo możecie wydawać, to jest bez sensu, prawda? No pierwsza rzecz jest taka, skoro już potrafisz Reacta, a raczej będziesz potrafić po tym kursie, no to fajnie wysłać jest projekt oczywiście w czystym JS-ie, akurat ten średnio zaawansowany, co robiliśmy ostatni pogodowy, jest naprawdę cool, można powiedzieć, jak na juniora będzie bardzo, bardzo cool, więc warto go wysłać w takiej formie, ale te pozostałe warto przerobić na Reacta, bo znasz już lepsze praktyki, tam umówmy się, już sam teraz patrząc na ten kod na pewno będziesz widzieć, czy będziesz widziała, że dało się to zrobić lepiej. I przy użyciu Reacta można te lepsze praktyki wprowadzić od razu i przećwiczyć jeszcze ten React na tak naprawdę na logice, którą już znamy. Nie na czymś nowym, nie będziemy musieli wdrażać się w samą ideę tego jakiegoś nowego API czy ogólnie aplikacji. Możemy użyć logiki, której już mamy częściowo, ale w lepszy sposób. Więc dobra, to taki był off topic, ale myślę, że to jest całkiem dobra rada. Natomiast dzisiaj, czy tam ogólnie na tym kursie, będziemy robić sobie Superhero API. No i na czym to polega? Jak każde API, prawda? Jest jakiś tam URL, do którego możemy mieć dostęp. Możemy na niego wysyłać pewnego typu zapytania, pewnego typu ścieżki. I bardzo ważną rzeczą tutaj jest to, że to jest już tak jakby strzeżone API, to znaczy nie możemy sobie po prostu wkleić tego linka i śmiga, musimy w jakiś sposób się autentykować, uwierzytelnić, że my jesteśmy nami. Z czego to wynika? No choćby ze statystyk na przykład, tak? Czyli już gdzieś tam będziemy zapisani oczywiście standardowo, że używamy API, czyli możliwe, że jesteśmy programistami, możliwe, że można potem wysyłać jakieś reklamy o ofertach pracy. No nic nie jest za darmo tak naprawdę w sieci, prawda? Ale nie powinien to być dla Ciebie jakiś problem. Wystarczy się tu zalogować przez Facebooka, chyba jeszcze się przez GitHuba dało, ale nie jestem pewien.
Przez Face'a na pewno. Jeżeli boli Cię, że gdzieś to będzie udostępnione, no to wiesz, nie ma żadnego problemu, żeby sobie stworzyć fejkowe konto na Face'ie, zalogować się tylko na potrzeby kursu i później to wszystko sobie zaorać. Więc trzeba to zrobić, no nie ma zmiły, nie unikniemy tego. Ja Ci mojego Access Tokenu no, nie udostępnię. Ja go ubiję zaraz po opublikowaniu tego kursu, żeby, no, żeby po prostu nikt nie mógł z niego korzystać. Dlaczego też może wyjaśnię od razu, bo to nie jest tak, że tylko dla reklam tutaj jest ten Access Token, czyli nasz taki kod dostępu. To wynika też z tego, że gdybym na przykład zaczął wysyłać teraz powiedzmy 100 tysięcy zapytań na minutę, no to po pierwsze będę mi obciążał ten serwer, po drugie jest to głupie i fajnie było takiego kogoś móc ubić, prawda? Wyłączyć mu ten dostęp. Gdy to jest anonimowo robione, no to możemy to robić po IP, jasne. Natomiast możemy zablokować jedno IP, a to może być już taki rozsiany po świecie, powiedzmy, atak, ten DDoS, gdzie wiele komputerów mogłoby równocześnie wykonywać takie zapytania i tutaj już by nam blokowanie API, przepraszam, IP niewiele dało. Więc to w niedużym skrócie, po co te access tokeny w ogóle używamy. I w większości takich fajnych pro API niestety tak to będzie wyglądać. Jest jeszcze inny Open Weather Map i myślę, że gdyby jeszcze jednej inspiracji szukać, to jest świetne API do zrobienia sobie takiej bardziej złożonej aplikacji pogodowej. Tą, którą myśmy używali, było dość proste API. Tu jest więcej opcji, forecast i tak dalej. Ja zrobię na koniec tego kursu taką zajawkę, gdyby ktoś chciał sobie to zrobić, to takie pierwsze kroki Wam pokażę. No ale po kolei. To nasze Superhero API, to jest właśnie to, z czego będziemy korzystać. W dużym skrócie mamy tutaj listę dostępną postaci i na podstawie tej listy, czy tam ID-ków, które sobie zbierzemy, albo wyszukiwania naszego użytkownika, my tam sobie taki input zrobimy, że można było sobie wpisać imię czy tam nazwę postaci, pseudonim i na podstawie tego będą się wyświetlały detale tej postaci. Będziemy chcieli też wyświetlić sobie trzy takie polecane, powiedzmy, featured heroesów na stronie głównej naszej aplikacji. No i chcielibyśmy potem móc na jednego z nich sobie kliknąć i zobaczyć znowu te detale. Więc będzie trochę łapania API, będzie mapowanie jakichś danych w tych tablicach, które będą do nas przychodzić. Będzie taka typowa praca fronta. To będą troszkę typowe rzeczy, które są związane z no, rekrutacjami na juniora. Plus to wprowadzenie w apkę pogodową, no to naprawdę będzie już całkiem fajnie, jeżeli sobie to przerobisz wszystko. Plus jeszcze przerobisz te wszystkie projekty, które były. Ja wiem, że Ci się nie będzie chciało, ja wiem, że gadam jak stary człowiek, ale zrób to naprawdę Ci to dobrze zrobi. No okej, więc co tu dużo mówić. Ten access token musi być wygenerowany, ja go mam wygenerowany, ty go będziesz widzieć oczywiście, ale ja sobie go usunę potem, więc nie ma sensu go nawet kopiować. No ale po kolei. Dobra, stworzymy sobie tutaj, po pierwsze tego countera usuniemy i damy sobie tutaj od razu, albo potem go posprzątamy. Stąd go na pewno usuniemy. Na razie będziemy wszystko robić w app.js-ie, czyli w tym naszym głównym komponencie, bo tak będzie troszkę prościej na początku dla Ciebie. Więc nie będę tego jeszcze do komponentu przenosił, wszystko sobie będziemy pobierać w tym jednym jakby pliku, korzystając tylko z zewnętrznego pliku z requestami, natomiast potem sobie to wszystko posprzątamy, żeby to nie było takie wszystko na głęboką wodę. Dobrze, to skoro już wiesz, co będziemy robić, jak to mniej więcej zasetupować, no to pobierz sobie ten token, żeby móc tam pracować sobie ze mną, pauzować, albo po lekcji zaraz móc to zrobić i widzimy się już za chwilkę. Do zobaczenia.